instytucją, które to w sposób wyjątkowy przyłożyły starań do rozwoju, do promocji, do kultywowania tradycji województwa mazowieckiego. Dzisiejszy dzień jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ mam ten honor i zaszczyt, żeby wręczyć te Promazowie, dwa ordery Promazowia szczególnym ludziom. Pierwszy z tych orderów jest dla mnie szczególnie ważny z uwagi na to, że widziałem, jak pan Tadeusz Sasin ile wysiłków wkłada w to Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, które miałem okazję oglądać między innymi podczas 150-lecia przejazdu pierwszego pociągu przez stację Tłuszcz, drogi żelaznej warszawsko-petersburskiej, a że również tak się składa, że odpowiadam za kolej, no to szczególnie wzbudziło moje zainteresowanie, ale też i osoba pana Tadeusza Sasina jest wyjątkowa. Wieloletnie starania, żeby tą tradycję ziemi tłuszczańskiej, żeby te wiele artefaktów często ratować od zapomnienia, jest naprawdę godna wielkiego szacunku, więc panie Tadeuszu, zapraszamy tu do nas. Nisko panu pokłonić. Naprawdę proszę o wielkie brawa dla pana. Sympatyczne. Drugi w dniu dzisiejszym, choć można powiedzieć drugi tylko w kolejności wręczania, bo jest to równie ważne wyróżnienie, order Promazowia, w dniu dzisiejszym przekażemy chórowi miejskiemu Lux Mea. Lux Mea, szanowni państwo, też wydaje mi się, że zarówno samego chóru, jak i osoby dyrygenta, pana prezesa, nie trzeba tutaj państwu przedstawiać. Serdecznie zapraszamy tutaj na scenę. Prosimy bardziej tutaj na środek.